I oczywiście zawsze Prawo i Sprawiedliwość mnie na sercu będzie bardzo blisko leżało i zawsze, no jestem dumna z tego, że jestem... No jasne, ale tu moje pytanie nie dotyczyło sfery dumy, bo jasna sprawa, jak można nie być dumnym z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, tylko polityki takiej, takiej wirtualnej trochę, jak Andrzej Duda jedzie powiedzmy do Szczecina, czy do Szczebrzeszyna, czy do Chrząszczykowa. Był w Janowie Lubelskim, był w Dąbrowie Tarnowskiej, był w Suchej Beskidzkiej, bo to panie redaktorze obiecał w kampanii wyborczej prezydenckiej, że będzie jeździł, że będzie się spotykał, że będzie rozmawiał z ludźmi i że chce, żeby jego prezydentura była prezydenturą aktywną. Ale jednocześnie będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość. Tak, a gdzie to pan... No tak, powiedziałbym tak, jest to często stawiana teza, że no właśnie będzie witał się z władzami miasta najchętniej pisowskimi, że będzie w otoczeniu posłów pisowskich, że krótko mówiąc będzie akcentował, zresztą nie jest żaden grzech, żadna nawet hipokryzja, tylko właśnie uczciwość, że będzie prezentował, że jest z PiSu, a nie z Marsa, czy też z Wenus. W jednym z miast, w których pan prezydent był ostatnio, wydaje mi się, że burmistrz kandydował z listy, czy był wspierany przez Platformę Obywatelską, więc ta teza naprawdę jest odrzucana i musi być odrzucona. Prezydent jest bezpartyjny, prezydent jest apolityczny, prezydent ma obowiązek być reprezentantem... Apolityczny to chyba nie jest, no już nie przesadzam. Reprezentantem wszystkich Polaków, więc w tym momencie no, naprawdę stawiając taką tezę, jak pan stawia, to trzeba by było zamknąć prezydenta w pałacu i po prostu tak, żeby nie był w ogóle aktywny, co absolutnie nie może być takiej sytuacji. Prezydent właśnie ma, Polacy właśnie mają się widzieć w prezydencie osobę, która jest z nimi blisko. Na spotkaniach, w których towarzyszyłam panu prezydentowi, były tłumy ludzi. To były tysiące ludzi i nie tylko zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to pan mówi. To byli wyborcy pana prezydenta Dudy. Przecież przepływy elektoratu, jak pamiętamy z badań w czasie wieczoru wyborczego i po wyborach, też wskazywały na to, że wyborcy innych ugrupowań głosowali na Andrzeja Dudę, więc to pokazuje, że prezydent Andrzej Duda skupia dość duże środowisko, dość duże grupy Polaków, bardzo duże grupy Polaków. I trudno w tym momencie przyklejać tylko jedną taką łatkę, że tylko jeździ tam, gdzie są tacy z jednej frakcji burmistrzowie. Nie, jeździ tam, gdzie jest zapraszany, jeździ tam, gdzie ludzie się chcą z nim spotykać, jeździ tam, gdzie widzi taką potrzebę.